Witam serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj opowiem wam o kolejnej złotej monecie, nie tylko lokacyjnej, ale również numizmatycznej, ponieważ te aktualne czasy trochę zmieniły postrzeganie niektórych monet i dzisiaj będzie o ciekawej oczywiście Monecie złotej, czyli 7,5 rubla z 1897 roku, wybitej w Rosji za panowania Mikołaja II. Proszę zapamiętać datę 1897, ponieważ te monety były bite tylko w 1897 roku. Żadne żadnym innym roczniku nie było bite 7,5 rubla. Proszę również nie mylić tej monety z małą lub dużą świnką, ponieważ jest to coś pomiędzy. Nie odpowiada to wadze 4,3, czyli małej śwince, i oczywiście 8,6. Czyli dużej śwince. Jest to moneta, która waży 6,45 próby 900, czyli jest to typowy standard Unii Łacińskiej, czyli tyle waży, ile każda 20-frankówka, którą znacie oczywiście z naszych innych filmów na naszym kanale, na naszej playlistie poświęconej właśnie złotym monetom inwestycyjnym z całego świata. Na awersie widzicie głowę cara Mikołaja II w lewo, wokoło napis po rosyjsku w celicy, czyli car Mikołaj II, imperator i samodzierżawca wszechrusi. Z tyłu monety, czyli na tak zwanym rewersie, godło imperium rosyjskiego, czyli dwugłowy orzeł rosyjski trzymający w szponach berło i jabłko pod carską koroną u dołu nominał monety i data wybicia. Złote monety rosyjskie, ze na swoją unikalną historię, ogromne ilości wybitych egzemplarzy i oczywiście podkreślające wspaniałe złote wieki Rosji, czyli dynastii Romanowów, która władała Rosją przez ponad 300 lat, cieszą się ogromnym zainteresowaniem na całym świecie. Bliskość Polski do Rosji, wspólna historia. Konflikty i ostatecznie zabory spowodowały, że każdy od dziadka lub babci słyszał o legendarnych złotych rublach, które nieraz potrafiły uratować życie całej rodzinie. Dlatego do dziś na ziemiach polskich krąży ogromna ilość złotych monet rublowych, które są trzymane w rodzinie jako cenny walor kolek kolekcjonerski albo również inwestycyjny dla kolejnych pokoleń. Monety, tak jak wspomniałem, te były bite tylko w 1897 roku. Dlatego dziś te monety, oprócz inwestorów, którzy wybierają tę monetę jako produkt inwestycyjny, posiadają dużą rzeszę kolekcjonerów, którzy chętnie pod dodają nie do swoich kolekcji monet. Ile taka moneta jest warta aktualnie? Aktualnie taka moneta jest warta około 4-4,5 tysiąca złotych. To oczywiście wszystko zależy od stanu zachowania. Ile była warta jeszcze przed tymi wszystkimi podwyżkami ceny złota? Była warta około 3000 tysięcy złotych, a nawet 2700-2500 można było już ją kupić. W słabszym stanie zachowania, w bardzo przyjemnym stanie zachowania była ta granica około 3000 tysięcy złotych. Dzisiaj jest to około 4,5 tysiąca. W ładnych stanach zachowania te monety osiągają, tak jak na naszej aukcji, taka moneta w pięknym mniczym stanie zachowania osiągnęła to prawie 7,5 tysiąca złotych netto, czyli prawie 9 tysięcy złotych brutto. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na jeden tutaj bardzo ważny fakt, że te monety niestety przez to, że były monetami obiegowymi w Rosji i tutaj na terenach, którymi Rosja władała, również tutaj w Polsce, oczywiście to ludzie uszkadzali te monety przez obieg, więc warto pamiętać, że większość tych monet niestety zachowała się w stanach miernych, czyli po prostu ma wytarcia, ma jakieś uszkodzenia, ma rysy, ponieważ normalnie się tym płaciło i wymieniało. Więc te piękne egzemplarze należą dzisiaj do monet bardzo rzadkich i coraz rzadziej pojawiają się u nas na rynku. Natomiast jeszcze, tak jak powiedziałem wcześniej, potrafią być na rynku i pojawiają się tutaj w polskich, można powiedzieć, kolekcjach. Jako urozmaicenie tych złotych monet, które kiedyś dostawaliśmy od dziadka bądź babci, bądź przechodziły z pokolenia na pokolenie. Rosyjskie złote świnki, które oczywiście cieszą się ogromnym zainteresowaniem na całym świecie, są wybierane właśnie jako produkt inwestycyjny przez inwestorów od ponad 100 lat. Ze względu na wysoką płynność nabywczą i zbywalną tych monet. Tu, oczywiście, 7,5 rola nie odbiega całkowicie, jest bardzo łatwo zbywalne. Bardzo chętnie ludzie je kupują, czy to za od razu bezpośrednio w sklepie, bądź również na aukcjach, na których osiągają coraz wyższe ceny. Dlaczego warto kupić te złote 7,5 rubla i dlaczego warto dołączyć je do swojej kolekcji? To oczywiście złote 7,5 rubli z Mikołajem II są jednymi z najsłynniejszych rosyjskich złotych monet. Wielu inwestorów oprócz wartości złota w monecie poszukuje również złotych klasycznych monet z długą historią. To idealny wybór dla osób, które chcą urozmaicić portfel inwestycyjny. Złote rosyjskie swinki to oczywiście idealne złoto bulionowe, ponieważ wartość monety nie przekracza 180% wartości złota zawartej w niej. Więc są to monety zwolnione z podatków VAT według ustawy Unii Europejskiej i są chętnie kupowane na całym świecie przez specjalistów i oczywiście inwestorów. Monety 7,5 rubla Mikołaja II to inwestycja zarówno w złoto, jak i w numizmatykę. Monety te były bite w tylko w 1897 roku, dlatego dziś monety te, oprócz inwestorów, którzy wybierają tę monetę jako produkt inwestycyjny, posiadają dużą rzeszę kolekcjonerów, którzy chętnie dodają je do swoich kolekcji monet rosyjskie złote rubli lub rówki, to oczywiście historyczne monety właśnie z XIX wieku. Tak jak powiedziałem wcześniej, mają wartość kolekcjonerską i te piękne egzemplarze potrafią uzyskiwać dzisiaj bardzo wysokie ceny. 7,5 rubla to oczywiście monety właśnie o wartości kolekcjonerskiej, tak jak powiedziałem wcześniej, te piękne stany zachowania należą do rzadkich i poszukiwanych cennych egzemplarzy, którą mogą przekraczać nawet kilka albo nawet kilkanaście tysięcy złotych za jeden egzemplarz, dlatego są wspaniałym urozmaiceniem kolekcji albo nawet zestawu monet inwestycyjnych, ponieważ nigdy nie wiadomo, ile taka moneta może przynieść w momencie sprzedaży. To oczywiście cenny walor dla kolejnych pokoleń. Prawie każdy od dziadka lub babci słyszał o legendarnych złotych rublach, które nieraz potrafiły uratować życie całej rodzinie. Mamy nadzieję, że to nigdy nie będzie zdarzało się ponownie w naszej historii, ale są to monety niezwykle ciekawe w Polsce i w Europie Wschodniej. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że podobał wam się kolejny filmik z naszego tutaj działu monety inwestycyjne i złote z całego świata. Te najpopularniejsze, które możecie spotkać na większości portalach numizmatycznych bądź nawet tutaj właśnie w sklepach numizmatycznych i na aukcjach. Serdecznie zapraszam do obejrzenia wszystkich innych naszych odcinków. Naprawdę jest tam dość duży wybór. Możecie posłuchać na temat małych 5 rublówek, czyli tych małych świnek, na temat 10 rublówek czyli dużych świnek, na temat 20-dlarówek, krugerandów, kangurów, emu. Wszystkie te monety poruszyliśmy temat, dlaczego warto je kupować, ile ważą, z jakiego metalu są i tak dalej. To wszystkiego możecie się dowiedzieć na innych filmach. Ja dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia i do zobaczenia na niemczyk.pl